Gości. Temat myślę, że jest interesujący i ciekawy dla wszystkich chrześcijan. Wszyscy interesujemy się właśnie sprawami dotyczącymi szczególnie czasu, w którym nasz Pan, czyli Jezus Chrystus, Mesjasz, ma się ponownie pojawić na ziemi. Chciałbym Wam powiedzieć, że na ten temat są różnego rodzaju poglądy. Nieraz się mówi, że pewne rzeczy mają dwie strony, tak? Nieraz mówimy, że są dwie strony medalu. Na którą obecność naszego Pana, na przyjście Mesjasza, jest ogólnie przyjęty pogląd, że przyjdzie w sposób widoczny, namacalny, dostrzegalny naszym literalnym wzrokiem. Ja chciałbym pokazać Wam lub przedstawić drugą stronę medalu, która nie jest tak bardzo znana dla chrześcijan, a która pokazuje, że Jezus przyjdzie na ziemię w sposób niewidoczny, do końca niezrozumiały, lepiej to zabrzmi, niezrozumiały dla ludzi tego świata, chociaż będą dostrzegalne pewne akcje i czyny z Jego strony, ale zrozumiałe dla tych, którzy będą i są zainteresowani Słowem Bożym. Ogólnie dla ludzi tego świata Jego przyjście będzie niedostrzegalne. I to jest ta druga strona medalu, o której chciałbym Wam powiedzieć i przedstawić pewne wersety biblijne, które o tym mówią. Zatem przygotowałem tutaj taką prezentację, która nam pomoże w zrozumieniu tego zagadnienia. Pytanie, które stawiamy w naszym temacie, na które postaram się odpowiedzieć w oparciu o fragmenty Pisma Świętego, a mianowicie, czy rzeczywiście, tak jak wielu chrześcijan uważa i twierdzi, ujrzy go wszelkie oko. Czy mają chrześcijanie podstawy do tego, aby w ten sposób wierzyć? Odpowiadamy, że tak. Dlaczego? Ponieważ gdy weźmiemy pod uwagę Księgę Objawienia, rozdział 1 i werset 7, to czytamy w tym fragmencie następujące słowa. Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko. I ci, którzy go przebili i narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak? Amen. Amen. Bóg zapewnia, że z całą pewnością tak się stanie. Pierwsze słowa Księgi Objawienia mówią, że oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko. W trakcie naszego tematu postaram się wyjaśnić, w jaki sposób i cały świat, a szczególnie wierzący będą w stanie mogli dostrzec, że Jezus przychodzi jako Mesjasz lub czy jest On już obecny i zaprowadza swoje królestwo tutaj na ziemi. Mamy jeszcze trzy elementy, które są tutaj wymienione, które będą towarzyszyć naszemu Panu podczas Jego której obecności. A mianowicie, że ujrzą go również ci, którzy go przebili. Pytanie możemy sobie postawić. Jeśli znacie historię biblijną, kto doprowadził do śmierci naszego Pana? Naród żydowski, Żydzi, tak? Rzymianie byli tylko wykonawcą wyroku, ale to Żydzi byli tymi, którzy doprowadzili go do śmierci. Jest powiedziane, że i oni będą mieli świadectwo której obecności naszego Pana. I będą narzekać przed Nim wszystkie pokolenia ziemi. Charakterystyczna rzecz, która ma towarzyszyć obecności naszego Pana. Niezadowolenie społeczne. Moglibyśmy powiedzieć szemranie, narzekanie, tak? Które dzisiaj, można stwierdzić, że dzisiaj ma miejsce na całym świecie. Ludzie tego świata, nie tylko w naszym kraju, ale
na całym globie naszym są niezadowoleni z istniejącego porządku rzeczy. Chciałbym tutaj przedstawić kilka ważnych myśli, które pomogą nam w zrozumieniu boskiego planu, który prowadzi do czasu pojawienia się, objawienia tego wielkiego Mesjasza, o którym jest powiedziane, że ma zaprowadzić wspaniałe Królestwo Boże na ziemi. Pytanie, które sobie stawiamy jako chrześcijanie, powinniśmy postawić sobie zawsze, czy takie królestwo będzie miało miejsce na ziemi? Odpowiadamy, że tak, ponieważ wszyscy znamy piękną modlitwę, którą nasz Pan przedstawił w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale. Pierwsza część tej modlitwy mówi: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I co dalej jest powiedziane? Pamiętacie? Przyjdź królestwo Twoje, to w niebie. Czyli w niebie jest wspaniałe królestwo, aby ono przyszło również w podobny sposób i na ziemię. Aby tu na ziemi, na naszej ziemi ustanowione było Królestwo Boże, aby wszyscy ludzie byli z tego powodu radośni, szczęśliwi, zadowoleni. Aby radość, pokój i sprawiedliwość, o której się tak dzisiaj dużo mówi, rzeczywiście zapanowała na tej ziemi. Kilka ważnych faktów chciałbym tu na początku w ramach wprowadzenia do tego tematu przedstawić. Zauważmy, gdy czytamy Słowo Boże, to w Biblii spotykamy niejednokrotnie takie wyrażenie, które mówi o istniejącym porządku rzeczy lub układzie rzeczy poprzez słowo, które jest nazwane światem. Wyrażenia świat w Biblii mają różnego rodzaju znaczenia. I chciałbym kilka takich właśnie znaczeń tutaj przedstawić. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, werset 24, to czytamy tu następujące słowa. Bo Bóg, który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w kościołach ręką uczynionych. Ta ostatnia część wersetu, myślę, że dla chrześcijan jest zrozumiała, że Bóg mieszka przede wszystkim, powinien zamieszkać w naszych sercach. Ale pierwsza część mówi, bo Bóg, który uczynił świat, wyrażenie świat, o którym tu jest mowa, ono stosuje się nie tylko do naszej ziemi, ale do tego wszystkiego, co obserwujemy naszym wzrokiem. Do tego wszystkiego, co znajduje się na naszym firmamencie. Czyli gwiazdy, słońce, księżyc. To, co sięgamy naszym wzrokiem i tego, czego nie sięgamy. To wszystko zostało stworzone przez najwyższego Stwórcę i Boga tego świata, który nazywa się Jehowa. Czyli ten fragment mówi o wszechświecie, używając wyrażenia świat. Następne zastosowanie słowa świat dotyczy naszej ziemi, do naszego domu, w którym mieszkamy. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, w wersecie 13 czytamy takie słowa. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tą Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Gdziekolwiek po całym świecie. Zdajemy sobie sprawę, że to wyrażenie świat nie dotyczy kosmosu, ale dotyczy ziemi i szczególnie jest związane z mieszkańcami, którzy żyją na tej ziemi. Ewangelia miała być głoszona dla wszystkich ludzi. To jest drugie zastosowanie wyrażenia świat, które spotykamy w Słowie Bożym.
również to samo wyrażenie dotyczy bezpośrednio rodziny ludzkiej. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w wersecie 29, nasz Pan mówi tak. A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tym barankiem jest Jezus Chrystus, o którym w innym miejscu jest powiedziane, że Bóg przygotował na zabicie baranka jeszcze przed założeniem świata. Zatem ten świat to nie nasza ziemia literalna, to nie kosmos, to nie słońce, nie księżyc, ale to ludzie żyjący na tej ziemi. To my, za nas, za was, za wszystkich ludzi Jezus ofiarował swoje życie. Po co? Aby nas wszystkich odkupić, aby dać nam w przyszłości nadzieję żywota wiecznego. Zatem ten świat, o którym tu jest mowa, widzimy, przedstawia rodzinę ludzką. I czwarte zastosowanie wyrażenia świat to porządek rzeczy, jaki miał, jaki ma, jaki mieć będzie w przyszłości w boskim planie, w boskich zamierzeniach i w pewnych boskich celach. W pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, w wersecie 15, czytamy: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojcowskiej. Dlaczego nasz Pan w taki sposób mówi? Ponieważ ten porządek rzeczy, który istnieje na tym świecie, możemy powiedzieć, że jest zły, niesprawiedliwy, grzeszny. On prowadzi człowieka do stanu degradacji. I Bóg mówi: nie miłujcie tych rzeczy, bo one są złe. Ale swoje serca, swoje myśli, swoje uczucia kierujcie do spraw duchowych. To jest droga, to jest kierunek, który może wam w przyszłości pozwoli otrzymać życie wieczne. Pozwoli wam skorzystać z tego wspaniałego Królestwa Bożego, które ma być ustanowione dla rodziny ludzkiej na ziemi. W innym miejscu jest powiedziane w Słowie Bożym: o tym przemyślajcie, co jest w górze, o sprawach duchowych, a nie tych ziemskich, za którymi ludzie się zabijają obecnie doczesnymi sprawami. Pieniądze, tak, skarby tego świata są na pierwszym miejscu, a sprawy duchowe na dalekim miejscu. Zatem widzimy, jest to czwarte zastosowanie wyrażenia świat. Tematem naszego wykładu jest szczególnie właśnie to czwarte zastosowanie, które dotyczy, które jest związane z porządkiem rzeczy w rodzinie ludzkiej. Ponieważ podczas pewnego rodzaju porządku rzeczy, jaki miał panować na ziemi, w tym porządku ma się pojawić Wybawiciel, Jezus, który ma dokonać pewnej szczególnej zmiany, diametralnej zmiany, moglibyśmy powiedzieć, niszcząc stary, istniejący porządek rzeczy, a na gruzach tego starego porządku Bóg mówi, że za pośrednictwem właśnie Jezusa ma ustanowić nowy ład, nowy porządek, wspaniałe królestwo, którego końca nie będzie. Chciałbym tutaj w krótkości przedstawić wam zarys pewnego boskiego planu na przestrzeni wieków, który krok po kroku prowadzi do czasu, w którym Jezus ma się pojawić na ziemi jako Mesjasz, jako Wybawiciel. Słowo Boże mówi, że pierwszym z tych światów, pierwszym z porządków rzeczy, jakim miał miejsce na ziemi, był to porządek rzeczy panujący wśród ludzi przed potopem. Możemy powiedzieć, że ten porządek miał miejsce tak od czasu stworzenia pierwszych naszych rodziców i trwał aż do czasu, gdy przyszedł potop.
Apostoł Piotr między innymi ten okres czasu nazywa Starym Światem lub Pierwszym Światem. Czytamy na przykład w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, w wersecie 5. Jeżeli staremu światu, proszę zauważyć, staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożny. Stary świat. Świat, który w swoim porządku kiedyś miał swój początek, ale również potop był tym elementem, który zakończył ten istniejący porządek rzeczy. Ten sam Piotr w drugim liście, w trzecim rozdziale, w wersecie 6 dodaje, dlaczego on pierwszy świat wodą będąc zatopiony zginął. Pierwszy świat. Czy nie są to fakty namacalne, które pokazują, że pewien okres czasu, który miał miejsce w przyszłości, zakończył się. Nazwany właśnie Starym Światem. Drugi świat, o którym wspomina Pismo Święte i nazywa go jakby nową dyspensacją lub nowym okresem w boskim planie, to porządek rzeczy, jaki miał miejsce od potopu i będzie trwał aż do czasu ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Aż do czasu przyjścia Mesjasza. Właśnie do tego czasu, o którym wspomina nasz podstawowy werset Księgi Objawienia, pierwszy rozdział, werset 7. Ten okres czasu nazwany jest w Biblii między innymi na przykład tym światem, którym ja żyję, którym i wy żyjecie, którym wszyscy żyją. W drugim liście do Tytusa, w drugim rozdziale, w wersecie 12 czytamy. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, i teraz proszę zauważyć, i na tym doczesnym świecie, ten doczesny świat, strzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyj. O, wspaniałe słowa, tak? Nie jest to takie proste, żyjąc w tym złym, zdegradowanym świecie, aby żyć strzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. Ale ten świat właśnie tak jest nazwany. Apostoł Paweł, gdy pisał list do Galatów, w pierwszym rozdziale, w wersecie 4, ten sam okres czasu od potopu aż do przyjścia Mesjasza, aż do ustanowienia Królestwa Bożego, nazywa również teraźniejszym złym wiekiem. Teraźniejszym złym wiekiem, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego. Aby nas wyrwał z teraźniejszego wieku złego. Inny bardzo obrazowy sposób, jaki przedstawia Pismo Święte ten sam okres czasu, przedstawiony jest przez słowa wyrażone za pośrednictwem Piotra. W drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, w wersecie 7 czytamy tak. Lecz te niebiosa, które teraz są, i ziemia tymże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Wielu chrześcijan stara się zinterpretować ten fragment w sposób literalny, że nasza ziemia i nasze niebo ma być zniszczone, gdy Mesjasz przyjdzie, gdy Zbawiciel przyjdzie i Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. Ale zdajemy sobie sprawę z innych wersetów biblijnych w Starym Testamencie, gdzie Bóg mówi osobiście, wyraźnie, że ziemia będzie trwać na wieki, że pory roku nigdy nie przeminą. Więc można by było wyciągnąć inny wniosek, że może to jest po prostu język symboliczny, obrazowy. Możemy zauważyć, że w Słowie Bożym nieraz pewne sprawy mają właśnie symboliczne znaczenie.
Często, gdy analizujemy różnego rodzaju wersety biblijne, to możemy dostrzec, że gdy Słowo Boże mówi o niebie, to interpretuje to jako sfera władz duchowych, religijnych. Gdy często mówi o ziemi, to często ma na uwadze Słowo Boże, że ta ziemia to sfera władz często politycznych, które istniały, istnieją do chwili obecnej. I Bóg mówi przez Piotra, że ten porządek rzeczy istniejący od potopu aż do dnia dzisiejszego, aż do przyjścia Mesjasza w swojej formie religijnej i politycznej, często nie będącej boskiego pochodzenia, ma być po prostu w pewnym okresie usunięty, bo Bóg mówi, że wiele tych religii, które są na tym świecie, to nie są moje religie. Ci wyznawcy, którzy mówią, że mnie chrzczą, że mnie uwielbiają, mi oddają hołd, to nie mi oddają cześć i chwałę. Ich czyny często temu zaprzeczają. A ta symboliczna ziemia, różnego rodzaju władze polityczne, myślę, że jeśli jesteśmy nieuprzedzeni, to możemy dostrzec, jak wygląda dzisiaj i w przyszłości, jak wyglądała polityka ludzi rządzących tym światem. Czy na przestrzeni wieków jakikolwiek rząd doprowadził do takiego momentu, do takiej chwili, do takich czasów, w których człowiek czuł się szczęśliwy, radosny i by powiedział, to jest królestwo, w którym żyjemy? Nie, zatem ten werset pokazuje, że tego rodzaju porządek rzeczy ze złymi religijnymi systemami duchowymi i władzami politycznymi ma być kiedyś w przyszłości zniszczony, usunięty, a na gruzach tego porządku ustanowiony nowy ład i nowy porządek za pośrednictwem właśnie Mesjasza, Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I trzeci świat to porządek rzeczy panujący wśród ludzi, o którym wspomina Pismo Święte, zaczynający się od drugiego adwentu Chrystusa i będzie trwał aż po nieskończone wieki. W Słowie Bożym również znajdujemy wersety, które mówią właśnie o tym czasie. W liście do Żydów w 2 rozdziale, w wersecie 5, ten okres czasu nazwany jest przyszłym światem. Czytamy. Albowiem nie aniołom poddał świat przyszły, o którym mówimy. A prorok Izajasz w 45 rozdziale, w wersecie 17, również ten okres czasu od przyjścia Mesjasza i przyszłe wieki nazywa wiekami wiecznymi. Ale Izrael zbawion będzie przez Pana zbawieniem wiecznym. Izrael. Myślę, że słyszeliście nieraz, iż naród izraelski reprezentuje i przedstawia również duchowy Izrael. Tak? Przedstawia często tych, którzy stoją po stronie Pana i prawdy. I tu jest zapewnienie, że ci, którzy będą prawdziwym, duchowym Izraelem, którzy będą w przyszłości naśladowcami Chrystusa, podporządkują się pod boskie prawo Jego zarządzenia, będą mogli cieszyć się z błogosławieństw przyszłych wieków. I dalej ten werset mówi, nie zawstydzicie się, ani będziecie pohańbieni aż na wieki wieczne. Bo będziecie moim ludem, mówi Pan w innym miejscu, tak? Będę o was dbał, będę się wami opiekował, będę wam błogosławił. Apostoł Piotr w 2 liście, w 3 rozdziale, w wersecie 13, również symbolicznie kontynuuje swoją myśl i ten okres czasu
te nowe warunki nazywa nowymi niebiosami i nową ziemią. Lecz nowych niebios, mówiliśmy, nowe władze religijne, prawdziwe władze, tu ustanowione przez Boga, za pośrednictwem naszego Pana i Jego szczególnych przedstawicieli i nauczycieli na niebie i na ziemi. Według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka i sprawiedliwość zamieszka. To będzie ten nowy porządek. Apostoł Paweł w jednym miejscu mówi, że wszystko stworzenie, czyli wszyscy ludzie wespół wzdychają, czyli oczekują takich właśnie czasów, o których tutaj mówi apostoł. Ja osobiście oczekuję, chciałbym tej zmiany. Myślę, że wy też czekacie na te warunki, aby to wspaniałe królestwo zostało zaprowadzone, abyśmy nie cierpieli różnych smutków, rozczarowań, by nie było płaczu i żeby nie było śmierci. To jest ta wspaniała radość, o której mówią Ewangelie i do której prowadzi cały ten boski plan, który tutaj przed chwilą przedstawiliśmy i przedstawiamy. Chciałem wam powiedzieć, że te trzy światy możemy przedstawić w postaci wykresu. Do tego zachęca nas m.in. prorok Abakuk, 2 rozdział, werset 2. Zdajemy sobie sprawę, że pewne rzeczy można w różnoraki sposób zilustrować. Możemy je wypowiedzieć, tak jak ja to czynię w tej chwili. Możemy również zapisać to na kartce, lub tak jak tu zostało to dokonane na tej planszy. Możemy pewne rzeczy przedstawić przy pomocy gestów, tak? Ale również pewne rzeczy można przedstawić w postaci obrazu lub rysunku. I prorok Abakuk mówi tak, wtedy mi odpowiedział Pan, mówiąc, napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał. Zatem, aby jasno zrozumieć to, co żeśmy powiedzieli do tej pory, możemy to zilustrować w postaci wykresu lub pewnego obrazu, rysunku, który pokaże nam ten cały zakres postępującego boskiego planu zbawienia. I wygląda on w następujący sposób. A więc mówiliśmy o pierwszym świecie, tak? Od czasu stworzenia do potopu. Od czasu potopu według wersetów biblijnych mamy obecny, teraźniejszy zły świat i on będzie trwał aż do czasu ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi, aż do czasu, w której obecności Mesjasza, Zbawiciela. I potem następują wieki przyszłe, świat przyszły, o którym niewiele Pismo Święte mówi, ale z całą pewnością wiemy, że nie będzie tam zła, grzechu, niesprawiedliwości i nie będzie tam już więcej śmierci. Po tym krótkim przeanalizowaniu tych trzech światów chciałem wam powiedzieć jeszcze, że ten pierwszy świat nie był podzielony. To był jeden pewien okres czasu. Dlaczego? Ponieważ od upadku człowieka aż do potopu nie było żadnej zmiany w metodzie postępowania Boga z człowiekiem. Ludzkość znajdowała się w tym czasie pod zarządem aniołów, aż do czasu potopu. A jaki tego był wynik, to myślę, że kiedyś czytaliście tą historię, która mówi, że istoty duchowe materializowały się, tak? Brały sobie córki ludzkie za żony, i powstawała rasa hybrydów, której Bóg nie chciał, aby taka rasa miała miejsce na ziemi. I Bóg mówi, że żeby człowiek nie zdegradował się zupełnie. I aby zachować czystą ludzką rasę, postanowił ukrócić ten stan rzeczy i uczynił to przy pomocy właśnie potopu, który zniszczył istniejący ówczesny porządek rzeczy. W liście do Żydów w 2 rozdziale, w wersecie 5 czytamy. Albowiem nie aniołom poddał świat przyszły, o którym mówimy. Ten pierwszy świat był pod zarządem aniołów. Efekty wszyscy z historii
biblijnej znamy. Druga dyspensacja, drugi świat. Tutaj następują trzy zmiany pewnej relacji między Bogiem a człowiekiem. I gdy analizujemy historię biblijną, ale również i historię świecką, to możemy zauważyć, że ten okres czasu dzieli się na trzy części. Na wiek patriarchów, wiek żydowski i wiek Ewangelii, który również często nazywany jest wiekiem chrześcijańskim. Również ten okres czasu możemy przedstawić na podstawie prostego wykresu, który łatwiej nam będzie zapamiętać. Mamy drugi świat, tak, od potopu, wiek patriarchów, wiek żydowski i wiek Ewangelii. Kilka informacji na temat tych trzech okresów. Okres patriarchów trwał od potopu do śmierci Jakuba. Dlaczego do tego czasu? Ponieważ w tym czasie Bóg interesował się szczególnie jednostkami, które pragnęły Mu służyć. Nie całym narodem, ale jednostkami. Takimi jednostkami był Noe, Abraham, Izak, czy też ostatni z tych patriarchów, jakim był Jakub. Im błogosławił, nimi się interesował i w nich ukrył również pewne wspaniałe zarysy boskiego własnego planu i własnych zamierzeń. Kolejny okres to wiek żydowski. Od śmierci Jakuba możemy powiedzieć, że to okres trwający do czasu pierwszego adwentu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to rok około 36 naszej ery. Często my, jako badacze Pisma Świętego, w świeckim ruchu misyjnym Epifania, nazywamy to czasem otwarcia drzwi do wysokiego powołania dla tych ludzi, którzy byli poganami. A pierwszym człowiekiem, który skorzystał z przywileju otwarcia tych drzwi, był Korneliusz, o którym wspomina Pismo Święte. Powiecie, o co tu chodzi w tym wysokim powołaniu? Jak pamiętacie z historii Starego Testamentu, Bóg interesował się tylko jednym narodem. To był naród izraelski. I do nich mówi słowami, że spośród was wybiorę moje królewskie kapłaństwo, moją oblubienicę, mój kościół. To spośród was, ludzi, wybiorę takie jednostki, które zamierzam w przyszłości ze stanu ludzkiej natury powołać do natury duchowej. To jest ten prawdziwy Kościół i wy będziecie moją prawą ręką. Będziecie moimi narzędziami, które użyję w przyszłości na rzecz pozostałych ludzi, całego świata, aby pomóc im podnieść się ze stanu zła, grzechu, degradacji i upadków, jaki ciągnie się od czasów pierwszych naszych rodziców aż do dnia dzisiejszego. Ale co się stało, gdy przyszedł Jezus do tego narodu, aby powołać te szczególne jednostki? Okazało się, że tylko nieliczni w swoich sercach byli przygotowani na przyjęcie tego Mesjasza. 12 apostołów, 70 uczniów, kilka niewiast, Maria, Marta, Łazarz. A co z pozostałym Izraelem? Nie uwierzyli, że to jest ten, na którego tak długo czekali. Doprowadzili go do stanu śmierci. Zatem Bóg obmyślił w swojej mądrości nowy plan, że jeśli ten naród go nie przyjmuje, którego przygotowywał tyle czasu przez prawo zakonu, które im dawał, to otworzył drzwi, pozwolił, aby poganie również stali się chrześcijaninami, aby poznali Jezusa, aby uwierzyli i aby spośród nich wybrać szczególną klasę, którą pragnie powołać na poziom duchowy i korzystać z niej w przyszłości jako wspaniałe narzędzie, jako pomocników, którzy będą pomagać Jezusowi w dziele restytucji, naprawienia wszystkich rzeczy. A przede wszystkim doprowadzenia człowieka do stanu doskonałości.
Doprowadzenie człowieka do stanu doskonałości to jest doprowadzenie go do doskonałości fizycznej, umysłowej, moralnej, religijnej, artystycznej. A dzisiaj, moi drodzy, jeśli ktoś umie troszkę grać, to inni nie potrafią malować i odwrotnie, tak? Wszyscy kiedyś będziemy posiadali te wspaniałe talenty. Będziemy się cieszyć tym pięknem, które nas wokół nas znajduje się i nas otacza. Wiek Ewangelii zatem zaczyna się od czasu Korneliusza, pierwszego poganina, i trwa on aż do dzisiejszych czasów, aż do czasów, o których mówi nasz podstawowy werset, tak? Że ujrzy go wszelkie oko. Aż do czasu, w której obecności naszego Pana. Po wieku Ewangelii mamy trzeci świat, który składa się co najmniej z dwóch okresów. Pierwszy okres to okres tysiąclecia, lub przez chrześcijan nazywany jest okresem czasami mesjańskim. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, w wersecie 25, apostoł Paweł mówi tak: bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. A tymi nieprzyjaciółmi i naszego Pana, i rodziny ludzkiej jest grzech, błąd, samolubstwo, światowość. Tymi nieprzyjaciółmi jest również świat, zły, zdegradowany świat, który nas otacza. Największym nieprzyjacielem dla nas wszystkich, dla wszystkich ludzi, wierzących i niewierzących, Pismo Święte mówi, że jest kto? Szatan. A jeszcze takim nieprzyjacielem, który niszczy człowieka i prowadzi go do stanu śmierci, do stanu snu, to jest właśnie śmierć, która panuje od Adama aż do dnia dzisiejszego. To są różnego rodzaju nieprzyjaciele, z którymi się ludzkość boryka, z którymi walczy, z którymi się zmaga aż do dnia dzisiejszego. Jezus w okresie wieku tysiąca lat ma dokonać właśnie tych wspaniałych rzeczy, które mają na celu usunięcie tych przyjaciół. Nie zniszczy grzechu, niesprawiedliwości i śmierci w ciągu jednej doby, 24 godzin, ale przeznaczył na to okres czasu tysiąca lat sprawiedliwego sądu. I myślę, że to jest bardzo logiczne podejście do całej sprawy. Tak jak zauważmy w przyszłości, wszystkie boskie plany, jakie się rozgrywały od czasów Adama do dnia dzisiejszego, nigdy nie wykonywały się w ciągu jednej sekundy, ale Bóg miał określony okres czasu na wypełnienie takich czy innych zamierzeń. Tak i również możemy powiedzieć, aby doprowadzić i naszą ziemię do doskonałości, i ludzi do doskonałości, potrzeba będzie czasu. I na to Pismo Święte mówi, że jest niezbędny okres czasu około tysiąca lat, gdzie ludzie będą w odpowiedni sposób pouczeni, jak żyć, jak postępować, co czynić, aby zmieniać się wewnętrznie, w swoim umyśle, w swoim sercu, aby stawać się coraz lepszym, aby przybliżać się do tego utraconego obrazu i podobieństwa Bożego, jakim był Adam przed upadkiem, jakim był również Jezus Chrystus jako doskonały człowiek. Będą różnego rodzaju próby. Czy ludzie uczą się nowych zarządzeń, nowych przepisów? Będą różnego rodzaju kary. Słowo Boże mówi, kogo Bóg miłuje, tego karze. Jeśli ktoś będzie łamał pańskie zarządzenie, to będzie karany, żeby się nauczył pańskich dróg. I potrzeba na to będzie odpowiedniego czasu. Nie 12 godzin, nie 24, nie jednej doby, ale tysiąca lat. I dopiero na samym końcu Pismo Święte mówi, że wszyscy, którzy w sposób ewidentny, dostrzegalny, namacalny sprzeciwią się Bogu, tacy będą wytraceni z naszej ziemi po wieki wieczne.
A gdy już takie jednostki zostaną usunięte, nie będzie grzechu ani śmierci, wówczas dopiero zapanuje wspaniałe Królestwo na ziemi. Czy to nie jest piękny, logiczny, mądry plan, który tutaj Słowo Boże nam przedstawia? Czy nie jest to wesoła, radosna nowina, Ewangelia skierowana do wszystkich ludzi? Niezależnie kto do jakiego wyznania należy, niezależnie od tego, kto jakim językiem się posługuje, niezależnie od tego, kto jakiego jest koloru skóry, wszyscy mają nadzieję otrzymania żywota wiecznego pod warunkiem wiary i posłuszeństwa. Wieki przyszłe to słowa apostoła zapisane w liście do Efezjan, 1 rozdział, werset 10, aby w rozrządzeniu zupełności czasów, epok lub dyspensacji w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie, te, które są na niebiesie i te, które są na ziemi. Dzisiaj nie możemy powiedzieć, że wszyscy stanowimy tą jedność, tak? Wszyscy jesteśmy jednomyślni. Co człowiek, to inny pogląd, tak? To inne spojrzenie. Myślę, że zgodzicie się, że tak jest. Ale przyjdzie taki czas, że ta jednomyślność będzie miała miejsce w przyszłości. Ona będzie zaprowadzona za pośrednictwem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który będzie działał jako rzecznik najwyższego Boga Jehowy. Również ten okres czasu możemy przedstawić na podstawie planu. Mamy trzeci świat, tysiąclecie lub wiek mesjański i później następują przyszłe wieki wspaniałych błogosławieństw, radości i pokoju. A teraz, moi mili, jak powinniśmy lub możemy zrozumieć nasze podstawowe słowa Księgi Objawienia, 1 rozdział, werset 7. Oto idzie z obłokami, a ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili, narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak? Amen. Zauważmy, że słowa z Księgi Objawienia, 1 rozdział, werset 7, wydają się czasami sprzeczne z innymi stwierdzeniami Pisma Świętego, z innymi wersetami. Na przykład, gdy weźmiemy pod uwagę Ewangelię Jana, 14 rozdział, werset 19, to nasz Pan osobiście mówi tak: jeszcze maluczko, a świat mnie już więcej nie ogląda. A nasz podstawowy werset co mówił? Że ujrzy go wszelkie oko. A tutaj czytamy, że świat mnie już więcej nie ogląda. Jak pogodzić te dwa stwierdzenia, które są podane i przedstawione w Piśmie Świętym? Bo ja żyję i wy żyć będziecie. Całą tą sprawę można by było przedstawić w następujący sposób. To jest ta druga strona medalu, o której chciałem wam powiedzieć, która może jest mniej znana dla ogółu chrześcijaństwa. Są dwa sposoby patrzenia. Możemy patrzeć wzrokiem fizycznym. Ja was, kochani, widzę i mam nadzieję, że wy widzicie mnie. To jest patrzenie wzrokiem fizycznym. Ale również możemy patrzeć oczyma zrozumienia, oczyma wyobraźni. Oto przykład. Osoba niewidoma nieraz mówi: widzę to swoją wyobraźnią. Jeśli coś niewidomej osobie opisujemy, jakieś kształty, to ona swojej wyobraźni zaczyna tak sobie tam układać, jak coś może wyglądać. Takie niewidome osoby często potrafią wiele rzeczy uczynić, które wydawałoby nam się, że w zasadzie nie powinny tego zrobić, tak? One są na tyle sprawne, że potrafią i poruszać się po mieszkaniu, gotować sobie obiad i idą na zakupy. Ja nieraz podziwiam i widzę takie osoby, jak one sobie sprawnie w tym wszystkim widzą. Musiały sobie swoje wyobraźnie to wszystko w odpowiedni sposób poukładać. Można zatem powiedzieć, że wiele osób posiada wzrok fizyczny, ale nie posiada oczu zrozumienia. Nie posiada wyobraźni duchowej.
która pozwoliłaby zrozumieć boskie plany i boskie zamierzenia. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w wersecie 4 mówi tak, w których Bóg świata tego, kim jest Bóg tego świata? To przeciwnik szatan, diabeł, tak? On jest obecnie Bogiem tego świata. On stworzył istniejący porządek rzeczy, o którym mówiliśmy, że nasz Pan jako Mesjasz ma go zniszczyć, usunąć. Których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Czasami możemy zauważyć, że wielu chrześcijan jakby w krzywym zwierciadle niewłaściwie przedstawia Boga, bo przeciwnik tego tak chce. Pragnie tego, aby ludzie na przykład wyobrażali sobie Boga, że jest jakimś tyranem, że torturuje, że męczy. A Bóg takim nie jest. Jest Bogiem miłości. Jak powiedział do pierwszych naszych rodziców, że śmiercią umrzecie, to karą za grzech była śmierć. Nie tortury, nie męczarnie, nie piekło. Tylko i wyłącznie śmierć. I wszyscy zasypiamy w stanie snu, głębokiego snu, z którego cała rodzina ludzka, wszyscy ludzie mają być ponownie wzbudzeni do życia. Zatem, gdy mówimy o tych rzeczach, to możemy powiedzieć, gdy świat nie rozumie takich spraw, to nie posiada duchowego wzroku, nie posiada duchowego słuchu. Pismo Święte mówi, że mają oczy, a nie widzą. Taki werset biblijny jest. Mają uszy, a nie słyszą. Są zaślepieni przez przeciwnika różnego rodzaju teoriami, stworzonymi przez ludzi, a nie przez prawdę Słowa Bożego. Nie dostrzegają tych wspaniałych rzeczy o królestwie, o zbawieniu. Zbawieniu, które mówi, że jest ono przeznaczone dla wszystkich. Możemy powiedzieć, że gdy spojrzymy z tej strony na tą całą sprawę związaną z, że ujrzy go wszystkie oko, to wydaje się, że inne wersety, które mówią o przyjściu naszego Pana, wtedy stają się logiczne i spójne. Na przykład w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wersecie 19 czytamy takie słowa. Jeszcze maluczko, a świat mnie już więcej nie ogląda, lecz wy mnie oglądacie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. I teraz wrócę na kolejny fragment. Uwagę. Objawienie 16, rozdział, werset 15. Oto idę jako złodziej w nocy. Jezus Chrystus jako Mesjasz przyrównuje siebie do osoby, która jest złodziejem. I mówi, idę jako złodziej w nocy. Pytanie zasadnicze, które sobie każdy z nas może postawić. Jak złodziej przychodzi w nocy, to co robi? Krzyczy, budzi gospodarzy i mówi, ja was zaraz tutaj obrabuję, wyniosę wszystko z waszego domu. Raczej czyni to w sposób jaki? Niespostrzeżony. Tak? Ale ci, którzy na przykład zostali wcześniej poinformowani, no to mogą o tym wiedzieć, bo są przygotowani na to tego złodzieja i mówią, o chłopie, ja tu czekałem na ciebie. I łap go na gorącym uczynku. Zatem nasz Pan przyrównuje się właśnie swoje przyjście, że będzie ono w sposób niewidoczny dla ludzi tego świata, ale dla tych, którzy zostaną poinformowani o tym przyjściu, będą mogli dostrzec, że On przychodzi lub że On już jest obecny, bo są tego namacalne dowody. Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w wersecie 37-39 czytamy. Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkie. Tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Potop, zauważmy, jest tutaj przedstawiony jako symbol czasu, w którym Jezus przyjdzie i że ten czas będzie się charakteryzował wielkim czasem ucisku.
Czy dzisiaj nie jest podobnie? Ludzie bawią się, zajmują się sprawami ziemskimi, tak? I nie widzą, że wydarzenia, że znaki czasu, które rozgrywają się wokół nich, świadczą o czymś bardzo ważnym. Że następuje pewna zmiana w boskim sposobie postępowania wobec rodziny ludzkiej. To, co dzieje się wśród społeczeństwa ludzkiego i co ma miejsce praktycznie od 100 lat, możemy powiedzieć, nigdy wcześniej nie miało miejsca przez całe wieki, całe stulecia. Jeśli była wojna, to była w jednym miejscu lub sporadyczne jakieś katastrofy. A dzisiaj nie tylko ludzie wierzący, ale niewierzący mówią, że takich czasów jeszcze nigdy nie było. Trzęsienia ziemi, tornada, powodzie. Słyszeliśmy ostatnie wiadomości. Możemy sobie wszyscy postawić zasadnicze pytanie, czy może nie żyjemy w czasie, kiedy przychodzi Mesjasz i że On właśnie chce zniszczyć istniejący układ rzeczy, porządek rzeczy, aby na tych gruzach ustanowić wspaniałe Królestwo Boże. Spróbujcie sobie sami na to pytanie odpowiedzieć w trakcie naszego tematu, który tutaj omawiamy. Ewangelii Łukasza, 17 rozdziale, w wersecie 20 czytamy. A będąc pytany od faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: nie przyjdzie Królestwo Boże z postrzeżeniem. A z czym jest związane Królestwo Boże? Z przyjściem Mesjasza. Jeśli Królestwo Boże nie przyjdzie z postrzeżeniem, to i nasz Pan Jezus Chrystus nie będzie dostrzegany. Jego obecność nie będzie widoczna dla ludzi tego świata. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w wersycie 4, czytamy następujące słowa. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił. Pamiętacie, co powiedziałem wcześniej? Że świat nie będzie widział, że Jezus przychodzi, że zaprowadza swoje królestwo. Ale tutaj apostoł mówi, lecz wy, bracia, będący poinformowani o moim słowie dotyczącym właśnie tych wydarzeń, będziecie wiedzieli, że ja już jestem obecny, że dokonuję tego wspaniałego dzieła naprawienia wszystkich rzeczy. Jako złodziej, mówiliśmy w innym wersecie o tym złodzieju, który przychodzi w sposób niezauważalny. I teraz, moi kochani, czas szybko ucieka. Mam nadzieję, że nie jesteście zmęczeni. Jeszcze kilka krótkich informacji na ten temat. Chciałbym, abyśmy postawili sobie zatem zasadnicze pytanie. Co miało świadczyć, co powinno być dla przede wszystkim chrześcijan dowodem, informacją, czerwonym światłem, które będzie mówiło: uważaj, nasz Pan przychodzi, uważaj, nasz Pan jest obecny. Przede wszystkim specyficzne warunki, które mają towarzyszyć, o których już częściowo tutaj powiedziałem w trakcie mojego tematu. W Ewangelii Mateusza, nie chcę tutaj dodawać, przeczytam wam kilka wersetów biblijnych i sami sobie odpowiedzcie, czy nie żyjemy właśnie w takich warunkach, jakie opisuje Pismo Święte. Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, werset czytam, 14 czytamy. I będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Pytanie zasadnicze, czy dzisiaj Słowo Boże nie jest rozpowszechnione po całym świecie? Biblię można praktycznie dostać w każdym języku, jaki istnieje na tym świecie. Nie tylko języku, ale różnego rodzaju dialektach w różnych narodach. Każdy, kto chce się zapoznać ze Słowem Bożym, ma taką możliwość. Dzisiaj jest takie wspaniałe urządzenie, jakim jest internet. Jeśli interesujemy się tymi sprawami, możemy
wpisać tam, wklepać, jak to mówią niektórzy, informacje, wszystko nam wyskoczy i dowiedzieć się. I tylko poprzez odpowiednią analizę możemy zweryfikować, czy to jest prawdą, czy też nie. Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, werset 25. Wtedy będą znaki na słońcu i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi morze i wały. W Biblii często społeczeństwo ludzkie przedstawione jest jako zbuntowane morze. Obserwujemy wydarzenia wokół nas. Czy dzisiaj ludzie nie buntują się? Czy może nie jest zburzone? O tak, myślę, że nikt temu nie zaprzeczy. Nawet osoby niewierzące. U mnie w pracy jest pewien pan, który jest ateistą, mówi do mnie ostatnio: Panie Adamie, co się dzieje na tym świecie? Co się dzieje? Jeśli takie osoby dostrzegają takie wydarzenia, to co powinni powiedzieć na ten temat wierzący, którzy mają Słowo Boże? Mają informacje związane z czasem końca i z obecnością naszego Pana Jezusa Chrystusa. Znaki na słońcu i na księżycu. Różnego rodzaju, nie tylko, chciałbym Wam powiedzieć, że to nie jest tylko język symboliczny, ale również moglibyśmy powiedzieć, że literalnie pewne rzeczy, które dzieją się na tym świecie, przechodzą nasze wyobrażenie w dzisiejszych czasach, w których żyjemy. Mateusz 24, rozdział, werset 37. Ale jako było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. A jak było za dni Noego? Jedli, pili, żenili się, bawili. Czy dzisiaj jest inaczej? Dzisiaj też ludzie bawią się, tak, weselą, różnego rodzaju inicjatywy, założę firmę, działalność, zarobię szybko pieniądze, będę bogaty. Sprawy duchowe są na dalszym miejscu. Nikt nie myśli o Bogu, o Jezusie, o zbawieniu. Czy to nie jest charakterystyka tych szczególnych czasów, w których żyjemy? Czy nie jest to dowód, że może nasz Pan przychodzi, a może jest już obecny? Jakub, 5 rozdział, wersety od 1 do 6. A teraz wy bogacze, zapłaćcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto niewypłacona przez was należność robotników, którzy rzeli wasze łany, woła o pomstę i wołania rzęców dotarły do Pana zastępów. Żyliście na ziemi beztrosko, wśród przyjemności i dostatków. Otłuszczaliście wasze serca, mimo iż nadszedł już dzień rzezi lub dzień rozrachunku, niektóre tłumaczenia mówią. Moi drodzy, zobaczmy, co się dzieje dzisiaj na świecie. W jaki sposób słowa tego proroctwa się wypełniają. Dzisiaj ludzie bogaci próbują ulokować swoje pieniądze w rzeczy, które mogłyby stanowić jakąś wartość. Złoto, srebro, kupowana jest ziemia. Wszystko traci na wartości. A jak zabraknie kiedyś chleba, a może przyjść taki czas, czy będą szczęśliwi z tego powodu, że mają tyle nagromadzonych skarbów, z których nie da się nic wykorzystać. Co z tego, że ktoś będzie miał tonę złota, za którą nic nie będzie mógł kupić? Ezechiel 7 rozdział, werset 19. Że będą właśnie takie czasy i takie rzeczy. Wyrzucą na ulicę swoje srebro, a złoto będzie w nich budzić od razu. Bo straci zupełnie swoją wartość. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, wersety od 1 do 5. A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bezwzględni, bezlitośni. Będą się dopuszczać oszczerstw, będą
niepohamowani, nieludzcy, nieprzychylni, jedni dla drugich, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Nie chciałbym tu nic dodawać do tych słów. Myślę, że są tak przejrzyste, są tak wyraźne i obserwujemy to na co dzień. Myślę, każdy z nas wokół siebie, gdy stykamy się z naszymi znajomymi, sąsiadami, przyjaciółmi. Te rzeczy mają miejsce codziennie na naszych oczach. To jest świadectwo, że żyjemy w szczególnych czasach, czasach, w których możemy powiedzieć, że są to czasy końca. Przyspieszę już, bo czas ucieka, nie chciałbym tu wszystkich zanudzać. Chcę powiedzieć, że ten boski plan, który tutaj przedstawiłem, można odnaleźć w literaturze, którą posiadamy. Taka książka zatytułowana Pierwszy Tom pod tytułem Boski Plan Wieków. Wszystkie te myśli, o których już wspomniałem i wiele, wiele więcej sobie zawiera. Zachęcam do przeczytania i do przeanalizowania, jeśli ktoś tym się interesuje. Chciałem wam powiedzieć, że warto się zapoznać z różnego rodzaju literaturą lub interpretacją różnych spraw, bez uprzedzenia. Trudno jest poznać boskie plany, boskie zamierzenia, jeśli jesteśmy uprzedzeni. Bo od razu założymy, że tamci się mylą. Tamci powiedzą, wy się mylicie. A skąd wiemy, że oni się mylą, jeśli tych rzeczy nie przeczytamy, jeśli się z nimi nie zapoznamy, jeśli nie przeanalizujemy? Spróbujmy to uczynić niezależnie, kto ma jaki pogląd, zastanowić się na tym. A myślę, że czas, warunki, sytuacja zweryfikuje wszystkie nasze błędy, które wierzyliśmy lub które przedstawialiśmy. Obyśmy mieli najważniejsze, szlachetne, czyste serce, które będzie prowadziło nas do Boga. Kluczem do zbawienia jest, moi drodzy, wiecie co? Nasze serce, nie umysł. Tak? Apostoł Paweł mówi, choćbym zdobył całą wiedzę, tak? Całą mądrość tego świata, a miłości bym nie rozwinął, nic mi to nie pomoże. Pamiętajmy, mili, że to jest najważniejsze. I na koniec chciałbym chociaż jeden werset zacytować. Jaki będzie rezultat, ostateczny rezultat działalności naszego Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, werset 20 i 21 mówi tak. Nastanie czas, kiedy Pan was pocieszy, zsyłając zapowiedzianego wam Mesjasza Jezusa, którego niebo musi zatrzymać, aż do czasu odnowienia lub naprawienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Jezus przychodzi po to, aby naprawić wszystkie rzeczy. Te, które zostały przez przeciwnika człowieka, szatana, zniszczone i przez samego człowieka, które zostały doprowadzone do stanu, jaki obecnie oglądamy, tak? Do stanu degradacji. I pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 25-26. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. I wtedy rozpocznie się Królestwo Boże. To są te przyszłe wieki, o których niewiele Pismo Święte mówi. Ale mówi, że będą to wieki radości i błogosławieństw Bożych. Izajasz 65, rozdział, werset 21-24 mówi. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał. Nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił. Bo na wzór długowieczności drzewa będzie długowieczność mego ludu. I moi wybrani długo używać będą tego, co uczynią ich ręce. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Bóg będzie
będzie realizował wszystkie ludzkie pragnienia, intencje serca. Wszyscy będą zadowoleni, szczęśliwi, radośni i błogosławieni. Czy to nie jest wesoła Ewangelia skierowana do wszystkich ludzi? Wydaje mi się, że tak. Dla mnie osobiście jest to ogromna radość, gdy słyszę takie pocieszające słowa, które są skierowane do mnie, które są skierowane do was wszystkich i do wszystkich moimi ludzi. I Amos, na przykład 9 rozdział, werset 14 i 15 mówi tak. I odmienię los mojego ludu izraelskiego, wybranego narodu izraelskiego. Koncentruje się tu Bóg na swoim szczególnym narodzie, który, jak pamiętamy, przecież doprowadził Mesjasza do śmierci. Także odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. 2000 lat, moi drodzy, Izrael rozproszony wśród narodów tego świata. Nie było takiego przypadku wśród narodów, żeby jakikolwiek naród, który zostaje rozproszony przez tyle stuleci, mógł z powrotem powrócić do swojej ojczyzny, do swojej ziemi. Czy nie jesteśmy świadkami, że te słowa się wypełniły na naszych oczach? I jeszcze się będą wypełniały. I osiedlą się w nich, nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi. Nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem, mówi Pan Twój Bóg. Pomimo, że ościenne narody przez ostatnie 50 lat od czasu powstania państwa Izrael próbują go zniszczyć. Siły kilkakrotnie przewyższające militarnie siłą i potęgą nie były w stanie zniszczyć tego narodu. O czym to świadczy? Że Bóg ma szczególną pieczę i kontrolę nad tym narodem. To jest właśnie świadectwo, że żyjemy w szczególnych czasach. A może to są czasy, że Jezus przychodzi i zaprowadza właśnie w taki sposób, takimi metodami, takimi sposobami to wspaniałe Królestwo Boże, którego końca nie będzie. Zatem chciałbym na koniec postawić jeszcze raz to zasadnicze pytanie, które postawiliśmy na początku. Czy ujrzy go wszelkie oko? Odpowiadamy, że tak. Z punktu symbolicznego wierzący będą posiadali nie tylko znaki namacalne i poprzez wiarę będą widzieli, że Pan jest obecny, ale i świat, patrząc na wydarzenia, na różnego rodzaju znaki czasu, które rozgrywają się na naszych oczach, będą mieli świadectwo, że Pan jest już obecny. Ale nie będą wiedzieli i dzisiaj nie wiedzą, że to jest Jego działalność, Jego wpływ i Jego moc. Ludzie tego świata widzą, że coś się dzieje, że są zmiany. Tak? Często mówią, nie było takich czasów, jakie dzisiaj są. Widzą, dostrzegają, dostrzega to wszystkie oko, każde oko, tak ludzkie, to, co się dzieje wokół nas. Ale nie potrafią przypisać, kto tym wszystkim kieruje, kto dozwala na takie właśnie rzeczy. Nie znając boskiego planu, nie znając boskich zamierzeń, które właśnie tymi metodami, tymi sposobami Jezus ma dokonać zniszczenia istniejącego porządku rzeczy, aby ustanowić swoje wspaniałe Królestwo Boże. I na koniec chciałbym wam przedstawić taki piękny wykres planu wieków, który tutaj w krótkości żeśmy omówili, tak? Jak widzicie, pierwszy świat, mamy później drugi świat, składający się z trzech wieków, wiek patriarchów, wiek żydowski, wiek Ewangelii i trzeci świat to okres mesjanistyczny, wiek tysiąclecia, w którym to czasie Jezus, czytaliśmy wersety, ma dokonać tej wspaniałej przemiany. Ma być przeprowadzona restytucja, doprowadzenie człowieka do doskonałości, ale nie tylko człowieka,
ale w tym czasie również ma nastąpić restytucja naszej ziemi. Dzisiaj bardzo dużo się mówi o ekologii, tak? Tylko to są często puste słowa rzucone gdzieś w przestrzeń i nic się prawie w tym kierunku nie robi. Ale nasz Pan dokona tego dzieła naprawienia naszej ziemi. I ta zatruta nasza ziemia powrotem powróci do swojego pierwotnego stanu. Zatem, moi kochani, życzę Wam błogosławieństwa Bożego. Obserwujmy znaki czasu i przyglądajmy się, czy nie żyjemy w tych czasach, kiedy Jezus zaprowadza swoje królestwo i czy nie nastąpi ta diametralna zmiana polegająca na usunięciu tego złego, istniejącego porządku rzeczy. Niech nasze serca będą radosne, bo były słowa radosne, iż przed nami przyszłe wieki, wieki błogosławieństw. A tych błogosławieństw wszystkim Wam z całego serca życzę, żebyśmy się mogli znaleźć w tych wiekach i cieszyć się tymi błogosławieństwami. To jest moje osobiste pragnienie i to jest również moje życzenie dla Was wszystkich, żebyśmy w tamtych warunkach, w tamtych czasach się mogli znaleźć i wzajemnie powiedzieć: niech Bogu będzie za to najwyższa cześć i chwała. Amen. Dziękuję za wysłuchanie.